Jest to jedno z najlepszych muzeów, najlepsze tego typu w Niemczech. Poza tym jedno z najciekawszych w Berlinie. To muzeum powstało trzech mniejszych muzeów, tak można powiedzieć. A tak w ogóle te trzy mniejsze muzea znajdowały się wcześniej na uniwersytecie. Jest Uniwersytet Humboldta w Berlinie, który został założony przez braci Humboldt w 1810 roku. No i jak gdyby w tym entuzjazmie zakładania uczelni wyższej również zainteresowano się, żeby utworzyć muzeum, zalążek właśnie Muzeum Natury. To były wcześniej trzy: Muzeum Anatomiczno-Zootomiczne, czyli budowa anatomia zwierząt, Muzeum Anatomiczne to anatomia człowieka. Poza tym Muzeum Mineralogiczne, które również znajdowało się wówczas przy Unter den Linden, właśnie niedaleko Komody, czyli jak gdyby po przeciwnej stronie do budynków, które obecnie należą do Uniwersytetu imienia Humboldta. I to Muzeum Mineralogiczne składało się wówczas, to znaczy na to Muzeum Mineralogiczne złożyły się zbiory Pruskiej Akademii Nauk, które zaczęły powstawać już około 1700 roku, plus zbiory arystokratów Schlottheim i von Buchs, a także zbiory, które zgromadził Aleksander Humboldt, czyli jeden z założycieli Uniwersytetu Berlińskiego, czyli jeden z braci Humboldtów. Trzecim takim członem, który złożył się na Muzeum Natury, było Muzeum Zoologiczne i to były głównie darowizny czynione przez takiego hrabiego Hofmannsegg i Petera Pallas. Ten podróżnik Pallas jeździł głównie na Syberię i stamtąd przywoził różne okazy zoologiczne. Także już od początku XIX wieku zbiory Muzeum Natury były gromadzone, powiększały się i doszło do tego, że pod koniec wieku XIX zbiory muzeum, czyli tych trzech jak gdyby części razem, stanowiły 1/3, zajmowały 1/3 powierzchni budynku głównego Uniwersytetu Humboldta. Ten budynek główny Uniwersytetu Humboldta był bardzo duży, on jest bardzo duży, ponieważ był pierwotnie zbudowany dla młodszego brata królewskiego jako jego pałac. Księciu nie spodobał się budynek, no i właśnie na początku XIX wieku oddał, jak gdyby przekazał swój pałac na potrzeby Uniwersytetu. Wtedy mówiono Unter den Linden, a następnie przemianowano ten uniwersytet na Uniwersytet braci Humboldtów. No i było już tak pełno, że w 1880 roku podjęto decyzję, żeby zbudować samodzielny budynek dla muzeum, który to budynek pomieści wszystkie zbiory. 9 lat trwała budowa i po tych 9 latach wówczas Kaiser, czyli cesarz Wilhelm II, to był ten ostatni, który w 1918 roku abdykował. No właśnie Wilhelm II otworzył uroczyście podwoje Muzeum Natury przy Invalidenstrasse. Muzeum Natury obecnie znajdują się takie trzy działy: paleontologia, mineralogia i zoologia. Jeśli chodzi o paleontologię, to jest chyba taki gwóźdź programu. Tak jak w Muzeum Egipskim Nefretete, tak jak w Pergamonie Ołtarz Pergamoński, tak Muzeum Natury sławę przynosi Muzeum Dinozaur. Jest taki, tam w ogóle jest 7 szkieletów skompletowanych, ale bronchiozaur, tak się nazywa, zobaczycie Państwo plakietkę, bronchiozaurus branchii, to jest najwyższy szkielet znaleziony w ogóle na świecie, nie tylko w Europie, ale ileś, to znaczy przechowywany w muzeach całego świata. Jest jeszcze w Carnegie Museum w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych szkielet właśnie taki paleontologiczny, który jest dłuższy od brachiozaura tutaj w Berlinie. Ten tutejszy ma długość ponad 22 metry, 22,25 centymetrów. Natomiast ten w Ameryce ma długość 27 metrów, ale mówi się, że ten berliński jest za to większy, ponieważ jego wysokość sięga prawie 12 metrów. Proszę sobie wyobrazić, czy to zwierzę żyjąc ważyło około 50 ton.
Praktycznie niemalże cały szkielet składa się z jednego zwierzęcia. Natomiast w ogonie jest kilka kości, które zapożyczono od innego zwierzęcia, ponieważ tutaj one by brakowały. I ten szkielet wykopano na początku XX wieku, w latach 1909-1913. Jest to efekt wyprawy niemieckiego paleontologa. On nazywał się Janesz. Wybrał się do Tanzanii. No i właśnie tam, właśnie w Tanzanii znajdowano szkielety dinozaurów i ten największy, który znajduje się w Berlinie, również pochodzi stamtąd. Również tutaj znajdziemy Archaeopteryxa. Archaeopteryx to jest praptak, on znajduje się również w sali środkowej, natomiast, to znaczy również taką dumą muzeum jest pióro Archaeopteryxa, jego odcisk w skale. Te praptaki, one stanowią bardzo ważne ogniwo w ewolucji życia na Ziemi. Są takim ogniwem pomiędzy gadami a ptakami, czyli niby ptaki, niby gady, coś takiego pośredniego. I dlatego ten szkielet jest bardzo ważny, bo tak naprawdę Archaeopteryx to był dinozaur, ale potrafił latać. Czyli już jak gdyby następca Teryxa znaleziono w Niemczech, koło takiej miejscowości Zonhofen w roku 1880 w pokładach jurajskich. Na świecie znajduje się tylko 10 szkieletów Archaeopteryxa, a ten, który znajduje się w Berlinie, jest najbardziej kompletny, czyli najlepiej zachowany. No i właśnie jeszcze to pióro, o którym mówiłam, które zostało 20 lat wcześniej znalezione, znajduje się również w salach muzeum i liczy sobie. Jeśli chodzi o dział zoologiczny, to pochodzą te wszystkie eksponaty. To są bardzo, w przeważającej mierze są to darowizny czynione przez podróżników, odkrywców. Na przykład w latach 30. XX wieku odbyła się taka ekspedycja niemiecka Sunda, którzy zasilili muzeum i zbiory muzeum. Na przykład przywieźli do Berlina okaz wilka workowatego, to znaczy okaz, szkielet wilka workowatego. No, to znaczy w Australii zostały takie pozostałości z tamtych starych czasów, dziobak i kolczatka, także archaiczne zwierzęta, a właśnie wilk workowaty również należał do takich zwierząt. Również w Tanzanii znaleźli bardzo dużo okazów paleontologicznych, zoologicznych i również je przywieźli do Berlina, do muzeum. Na przykład w Berlinie znajduje się okaz latimerii. To jest rodzaj takiej drapieżnej ryby płetwej. Obecnie żyją latimerie. Ja pamiętam, jak w latach 60. odkryto żywą latimerię i to był jeden wielki okrzyk zachwytu, ponieważ zakładano, że latimerie wymarły już 60 milionów lat temu. To są tak zwane ryby trzonopłetwe. One mają jak gdyby kawałek kości, na której osadzona jest płetwa, czyli różnią się od ryb, które my znamy, które no, są popularne obecnie. Te latimerie, które znajdują się w Berlinie, to są te stare, które liczą sobie 60 milionów lat. Również rogoząb australijski znajduje się w muzeum. Jeżeli zobaczycie Państwo podpis Lungenfisch, z niemieckiego tłumacząc, to jest ryba płucna. My mówimy na to rogoząb. To są ryby, które również charakterystyczne były dla czasu przed 60 milionami lat. Ale ciekawa rzecz, że współcześnie są również gatunki, które są zbudowane podobnie jak te sprzed 60 milionów lat. To są gatunki, które przetrwały do naszych czasów. To jest Barramunda, rogoząb Barramundi. To są tak zwane ryby dwudyszne. No i właśnie tak jak mówię, część z nich zachowała się do dzisiaj. To jest taki bardzo ważny ewenement, że to znaczy dowód na to, że w ewolucji nic nie przebiega zgodnie z rozkładem gwiazdy. Że są gatunki, które przetrwały tamtych odległych czasów. Zobaczymy również skalne, to znaczy odciski na skałach koników morskich. My znamy koniki morskie, a to też są takie bardzo archaiczne zwierzątka, które żyły już dawniej w okresie jury i w okresie kredy. Jeśli chodzi o zoologię, to na przykład bardzo słynny jest goryl Bobby. Goryl
wypreparowane dory, czyli wypchane zwierzątko. No, bardzo taki słynny i popularny, na pewno go Państwo znajdziecie. No i jeszcze minerały. Ja myślę, że do minerałów to podchodzimy tak troszeczkę z rezerwą, a tymczasem ta wystawa z minerałami jest naprawdę bardzo ciekawa. Są różne minerały, które charakteryzują rozwój geologiczny Ziemi. Z różnych okresów, właśnie po skałach można poznać, z jakiego okresu dany teren pochodzi, w jakim okresie dany teren, dany rejon Ziemi został sformułowany. No i właśnie powstają te minerały i skały powstają na różne sposoby, na przykład w czasie krzepnięcia magmy, czyli skały magmowe. Skały również wytrącają się z roztworów w wyniku wietrzenia chemicznego albo w wyniku przekształceń, które powstają, które są wynikiem wysokich temperatur, ciśnienia, czyli na przykład ruchy tektoniczne Ziemi, powstawanie różnych kontynentów, że kiedyś był jeden wielki kontynent na Ziemi i te kontynenty się przesuwają, one pracują, tak zwane płyty tektoniczne przesuwają się, czego wynikiem bywają właśnie trzęsienia Ziemi, praca wulkanów i tak dalej. Jeżeli chodzi o skały i minerały, to mamy około 3000 rodzajów, ale tylko 200 z nich odgrywa rolę w budowie skał, czyli tak zwane minerały skałotwórcze. I są to na przykład kwarce. Kwarc, często się słyszy, że kwarc to jest bardzo twarda skała, to jest bardzo młoda skała. To jest nic innego jak dwutlenek krzemu. Również glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia dosyć często występują. To są tak zwane skalenie. Na pewno słyszeliście Państwo o mice. Mika to są glinokrzemiany potasu, żelaza czy magnezu, dlatego ich barwa jest dosyć różnorodna. Czasami na mikę mówi się łyszczyk. Kalcyt. Pewnie spotkaliście się Państwo z terminem, z wyrazem, z określeniem kalcyt. Kalcyt bardzo często jest wykorzystywany w kopalniach wapnia. To jest nic innego jak węglan wapnia. Bardzo rzadkimi minerałami, które występują w skorupie ziemskiej, to są kamienie szlachetne, czyli diament, beryl, topaz, opal i wiele innych. No i skały można również określać ze względu na to, jaki jest ich skład chemiczny, w jaki sposób są zespolone, czy są bardzo tak ciasno zespolone, to wtedy są skały lite, zwięzłe, albo mówi się skały luźne. Również warunki, w jakich one powstały, czyli to mogą być magmowe, to znaczy powulkaniczne skały, mogą to być osadowe, na przykład tam, gdzie znajdowały się morza. Na terenie Polski było kiedyś morze i zwłaszcza na południu Polski mamy bardzo dużo takich osadowych skał i skały przeobrażone. To są te tereny, gdzie wcześniej wypiętrzały się góry. Również głębinowe skały, które powstały głęboko pod powierzchnią Ziemi, ponieważ tam magma zastygała wolno, te skały są bardzo twarde, one są później wypiętrzane w czasie ruchów tektonicznych, ewentualnie wypłukiwane niejako przez erupcje wulkaniczne i w tych skałach bardzo często właśnie znajdują się kryształy, znajdują się kamienie szlachetne. Bardzo lubiane są skały żyłowe, ponieważ w tych żyłach znajdują się minerały, które chętnie poszukujemy, na przykład sól kamienna, również kamienie szlachetne. No i skały osadowe w różnych kopalniach odkrywkowych i tak dalej. Wszechświat powstał, zakłada się około 14 miliardów lat temu. Pomału gdzieś tam się budowały się galaktyki, układy, w tym nasz Układ Słoneczny, a nasza Ziemia 4 miliarda lat. Czyli no, prawie 5 miliardów lat temu powstała Ziemia. I właśnie badając skały, badając charakter skał, została taka teza postawiona. Jakkolwiek te skały najstarsze, które zostały znalezione, nie przekraczają wieku 4 miliardów lat. Ale zakłada się, że żeby one mogły powstać, to już wcześniej musiała istnieć kula ziemska i na zasadzie dedukcji założono, że no, należałoby jeszcze około niemalże miliard lat dorzucić Ziemi do momentu, aż te skały powstaną. W jaki sposób bada się właśnie wiek skał? Używa się do tego cyrkonu. Cyrkon, wiecie Państwo o cyrkonii, prawda? To jest namiastka diamentu. Cyrkonia jest sztucznie wytwarzana, ale nazwa ma swoje uzasadnienie w tym, że cyrkon to jest taki twardy i odporny minerał,
który znajdowany jest w materiałach osadowych, ale również w bardzo starych skałach magmowych, czyli tych, które zostały w najdawniejszych czasach wyrzucone przez wulkany. Również, to znaczy cyrkon można znaleźć w nowszych pokładach, w starszych pokładach skał, ale ten cyrkon jest bardzo mocny i bardzo stary i właśnie on pozwala nam określić wiek skał. No i ponieważ ten cyrkon znajdowany jest w różnych skałach, można to pozwoliło jak gdyby określić wiek skorupy ziemskiej i mówi się, że skorupa ziemska zaczęła się formować w tak zwanym wczesnym archaiku. Wczesny archaik to jest ziemia, to znaczy to są te najstarsze czasy ziemi, kiedy jeszcze w ogóle nie było życia.